Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowy materiał, w którym na pewno można wiele wynieść, aby podnieść swoje umiejętności FIFA 19, czy już nawet FIFA 20. Dlatego oglądajcie uważnie do samego końca. Moi drodzy, razem z Diablo Chairs i razem z Media Expert będziemy sprawdzali formę najlepszych zawodników w Polsce przed turniejem Ekstraklasa Games. Jak już sami wiecie, zwycięzcy pojedynczych turniejów do każdego klubu na Xboxie i na PlayStation 4 otrzymają już m.in. jeden fotel od Diablo Chairs, ale potem wszyscy, każda drużyna będzie miała okazję zgarnąć 20 tysięcy złotych, drugie miejsce 10 tysięcy złotych, także tam naprawdę będzie się działo już w ten weekend. No a my będziemy mieli okazję sprawdzić formę najlepszych graczy. Ponadto, moi drodzy, jeszcze zrobiliśmy SBC o ikonę Medium z okazji urodzin. Zresztą sami zobaczcie, co trafiłem. Okej, moi drodzy, i teraz na moim głównym koncie zobaczmy, jaka ikona wypadnie. Och, ile dałbym za flagę Francji, Holandii, tudzież Brazylii. I zobaczmy, to już się stało faktem. Meksyk. Oj, to jest Hernandez. To jest fajna karta, to jest fajna karta. Natomiast mając taki skład jak ja, no to raczej z tym Hernandezem za wiele nie ugramy, chociaż chyba go sprawdzę w aktualnym FUT Champions. A popatrzcie z ikoną, czas na odwiedziny i odwiedzamy Wisłę Płock. Tomasz Brykę, zwycięzca Ekstraklasa Cup, razem ze swoim kolegą zdobyli mistrzostwo podczas tego turnieju. Jak będzie na Ekstraklasa Games? Zobaczymy. Na to spotkanie pojechał nasz specjalny wysłannik. Sami zobaczcie. Okej, moi drodzy, i dotarliśmy do Płockiego. Media Expert, witam serdecznie. No a my już się tutaj przenosimy i moim i waszym gościem jest Tomasz Brykę, zwycięzca Ekstraklasa Cup 2019, FIFA 19. Wielkie gratulacje dla ciebie i dla Wisły. Dziękuję bardzo, witam wszystkich serdecznie. Także dzisiaj porozmawiamy troszkę o innym trybie. Tam na Ekstraklasa Cup graliście w zwykłe zespoły, tutaj jest tryb Ultimate jednak. I czy jest duża różnica między tymi dwoma trybami? W moim odczuciu dosyć spora, jednak inne schematy obowiązują w grze. W Ultimate Team, a inne w head to head, co innego działa, co innego powinno się robić. Tak więc myślę, że no, zobaczymy zupełnie inną piłkę już w sobotę. No i też tutaj w sumie gracie jeden na jeden, tam graliście razem zespołowo, no ale udało wam się wygrać naprawdę, wszystkie mecze wygraliście, naprawdę jeszcze raz tutaj klasa. No a teraz przechodzę do tego Ekstraklasa Games. Pytanie do ciebie, jakie są wasze oczekiwania do turnieju, gdzie mierzy Wisła Płock? Ciężko powiedzieć, tak naprawdę będą tam sami najlepsi gracze w Polsce, poziom będzie niezwykle wyrównany, na pewno naszym celem. Myślę, że możliwym do zrealizowania, aczkolwiek nie będę tutaj rzucał słów na wiatr, jest pierwsza ósemka, a co będzie dalej, to zobaczymy. Czyli klucz dostać się do tej fazy grupowej, do tych finałów, dokładnie. A potem walczymy dalej. Jak równy z równym, dokładnie. Dokładnie. Jeżeli patrzymy na wasz składzik, no to ty jesteś na PlayStation 4 razem z Teje. Na Xboxie jest Kartek i Filip. Co będzie waszą mocniejszą platformą? Xbox czy PlayStation, czy jednak tak nie patrzycie na to? Nie patrzę w ten sposób. No to jesteśmy zespołem. Myślę, że każdy zdobędzie jakieś ważne punkty, które mogą nam uratować nieraz skórę, czyli przyczynić się do bycia chociażby w pierwszej ósemce. Myślę, że poziom u nas jest porównywalny. Jeżeli ktoś będzie punktował, to myślę, że Każdy tam coś od siebie dołoży. Jeżeli chodzi o występowanie, już macie to jakoś podzielone mniej więcej, czy na razie nie chcesz zdradzać? No nie bardzo chciałbym zdradzać, żeby nie odsłaniać taktyki przeciwnikom. Pierwsze mecze wiadomo, musimy też zobaczyć, na co stać w tym roku Teje, który jest oczywiście bardzo dobrym graczem, bo się znam już z nim sporo czasu, aczkolwiek trochę też nie grał, więc ciężko ocenić. No w tej 19 tak nie słyszałem o nim, ale w poprzednich FIFA-ach tam wygrywał turnieje. Tak, oczywiście był bardzo dobry, więc zobaczymy, co teraz pokaże już w sobotę. A Filip to zagadka, bo tak naprawdę mało kto o nim słyszał, aczkolwiek no, przez przypadek na pewno nie awansował. No dokładnie, no przejść przez te wszystkie eliminacje to na pewno nie jest takie hop-siup, także tutaj
Jeszcze raz dla Filipa gratulacje. Patrząc na pierwsze kolejki, pierwszy mecz z Lechią Gdańsk, jak myślisz, czy to będzie ciężkie spotkanie? Lechia ma dobry składzik, jest tam Kal, Toninho, mają kim namieszać. Oczywiście, to są bardzo dobrzy zawodnicy. Pierwsze starcia będą na pewno bardzo nerwowe i emocjonujące. Każdy chce zacząć jak najlepiej Ekstraklasę. Liczę, że Wisła Płock wyjdzie zwycięsko z tych starć, aczkolwiek no, to będzie naprawdę decydowały detale, dyspozycja dnia, no i trochę szczęście. Okej. Okay. Tak samo w tych pierwszych pięciu kolejkach mierzycie się m.in. z Piastem Gliwice. Chociażby Seven występuje, Korona Kielce, słynny mali profesor, ale też jest Arka Gdynia, która u siebie ma właśnie Bejota na Xboxie. Ostatnio był w Londynie na tych eliminacjach, w tej najlepszej szesnastce. No i na Playce też mają na przykład Owce, czyli Arka też będzie na pewno groźnym rywalem. Tak, Arka na pewno będzie bardzo groźnym przeciwnikiem. Z Michałem znamy się dosyć już sporo czasu. Nieraz ze sobą sparowaliśmy, więc wiem, że te spotkania są niezwykle wyrównane. Oby to Wisła Płock wygrała, wyszła zwycięsko z tych starć. Cóż, zobaczymy. Okej. Okay. Patrząc na twój składzik, wygląda naprawdę solidnie. Teraz tutaj też widzicie pewnie gdzieś na ekranie. Mamy Ronaldo, mamy Neymara, mamy Vieira, mamy Julita 90, jest Eusebio w obronie Laurent Blanc. No i też tutaj nie wiadomo, kto będzie tym drugim defensorem. Jeszcze to ty Ramos, może to ty Varane. Kto będzie właśnie na tej obronie? Czy to ty Varane, czy to ty Ramos? To wszystko zależy od tego, czy końcy pozwolą. Okay. Mam kilka jeszcze zawodników dosyć drogich w klubie. Jeżeli ich sprzedam i uzbieram na Ramosa, to oczywiście to będzie hiszpański defensor. Okay. Aczkolwiek jeżeli nie, to też nie będę płakał, bo Ramos jest naprawdę bardzo dobrym obrońcą. Varane oczywiście jest bardzo dobrym obrońcą, więc myślę, że nie będę z tego powodu jakiś strat. Okej, jeżeli chodzi o ofensywę? Kim ci się najlepiej tam gra? No, Cristiano Ronaldo jest wyjątkową kartą. Wszystko, co kopniesz, może wpaść do bramki, tak naprawdę wygrywa masę główek. Ja jestem zachwycony na przykład także Eusebio, okay, który robi niesamowitą robotę pomimo czterech gwiazdek sztuczek, więc no, jestem pełen nadziei przed tym turniejem. Myślę, że Neymar też dołoży swoje na ofensywnym pomocniku i też kilka danych szczyt. No nic, zobaczymy, moi drodzy. Wisła Płock już teraz w weekend rywalizuje w Ekstraklasie, w Lotto Ekstraklasie, no i zobaczymy, jak im pójdzie. My trzymamy kciuki za Wisłę Płock, no i zobaczymy za momencik, jak mi pójdzie z Brykę. No okej, no to lecimy z meczykiem, tutaj widzę, już własne taktyki są po jednej i po drugiej stronie. No to sprawdzamy formę i zobaczymy. O, tutaj forma nie najlepsza chyba. Ładny strzał. Szkoda, że prawa noga. O, już akcja Ronaldo! Jednak w formie pan Wrykę. To się okaże dopiero. 10 minuta. No, ale akcja przednia. Czemu Varane mi biega na... A, niech biega. O, ale błąd zrobiłem. I dorzut! Jak? Jest! Ale co bramkarz zrobił? No Kurtuła czasami ma takie wylewy. No właśnie, ja głównie testowałem chyba każdego bramkarza i nie ma reguły. No, nie ma reguły, po prostu jest. Chociaż... Dobry jest i Kurtuła, i Neuer, i De Gea, ale każdy popełnia i tak te same błędy. Miałem Neuera trochę, to uważam, że dużo lepiej się no tutaj, niż Kurtuła. No, ale no ciężko też ze zgraniem, nie? By tak, dokładnie. Kombinować, bo byś musiał mieć chyba dwie ikony na środku obrony, a tu już szkoda byłoby rezygnować na przykład, nie wiem, z Julita. Dokładnie, no. Nie tego. Więc wiadomo. Teraz Griezmann, Pogbek. O Jezu! Ojeju, ale przepraszam, poproszę goal line. Ale blisko było. Zobaczmy, Ronaldo potrafi zamieszać i gol! No na Ronaldo nie ma mocnych. 2-1. Ojoj, Eusebio. No i właśnie, pokaż mocnego Eusebio, broni Kurtua. Zobaczmy, tu jeszcze Neymarito czaruje. Julita, Eusebio, ojoj! Na szczęście Kurtua lepszy. Całe fragmenty gry. Aj. O, mamo! Broni! O, proszę, już się zaczyna tutaj. Joga bonito. Tak jest. Ojojoj, teraz będzie groźnie. Zobaczmy, Neymarito. O, leż! Spokój i broni! Ale nie spodziewałem się tego jeszcze ostatniego zwodu.
O, to jest Hulit. A też się zmienił chyba na Matildiego, mój błąd to wiesz był. Wiesz co? To jest mój pierwszy mecz z Ludem Hulitem w tej ekipie. Trochę się martwię, bo Cristiano Ronaldo nie stoi mi przy krótkim słupku teraz, jak mam rzutkę. Aha. A Cristiano stoi... Okej, okay. A to może i lepiej w sumie, jak jest ten Hulit, też ma te główki. Ale kurczę, Ronaldo to jakoś takie ma fajne tempo na biegu, wiesz? Mhm. Okej, okay, moi drodzy, jak widzimy, Brykę w formie, Wisła Płock w formie. 3-1, zwycięstwo, także gratulacje. No i cóż, życzę powodzenia na Ekstraklasa Games, bo myślę, że będzie ciekawe, będzie emocjonujące, no i Wisła coś na pewno pokaże. Dziękuję. I zaskoczy nieraz. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymaj się. Pierwszy pojedynek za nami, Wisła Płock sprawdzona, Brykę sprawdzony, no to czas na pierwszy pojedynek online, no i tutaj Jagiellonia Białystok, jeden z głównych faworytów do mistrzostwa, tak uważają tak naprawdę wszyscy, Jagiellonia i Legia to są dwa główne kluby, które tutaj mają powalczyć o prym i o zwycięstwo w lidze. Czy tak się stanie? Czy jeden z tych zawodników ma naprawdę taką formę? Zaraz się przekonamy. Lisek HD, Robert Liszka, Jagiellonia Białystok. Sprawdzamy. Okej, moi drodzy, a my przenosimy się już na wirtualne murawy i spotykamy się z zawodnikiem Jagiellonii Białystok, Lisek HD, który aktualnie jest właśnie na wypożyczeniu w Jadze. Witam serdecznie, panie Lisku. Jestem wypożyczony z Illumina Gaming do Jagi i tutaj też przyszedłem wypożyczony Lisek HD. Witam serdecznie. Witaj, witaj drogi Lisku. Słuchaj, powiedz mi, jakie szanse ma Jagiellonia na zwycięstwo w Ekstraklasie? Bo jak spojrzałem na wasz składzik, jest tutaj Riptorek, jest tutaj El Polako i jest Pieruk, Pierożek, mówiłeś, że można mówić. Także tutaj widzę trzech co najmniej graczy, którzy regularnie wbijają top 100. No i naprawdę wasza paka wydaje mi się jedną z najlepszych, na pewno takie top 3. Skład zdecydowanie mamy bardzo dobry, przynajmniej na papierze. Riptorek, El Polako, Pierożek, no i ja wbijamy bardzo fajne rangi Food Champions. No ale warto tutaj zaznaczyć, że Food Champions nie jest jakimś szczególnym wyznacznikiem, jeśli chodzi o poszczególne spotkania pomiędzy profesjonalnymi, powiedzmy, zawodnikami. Szczególnie, że i pierwsza kolejka i ostatnia wraz z finałami będą odbywały się na przełomie dwóch dni, więc mimo wszystko będzie decydowała dyspozycja dnia, moim zdaniem. No ale zobaczymy. Na papierze na pewno wygląda to bardzo dobrze i liczymy na bardzo fajny występ i walkę o najwyższe cele. Dokładnie. No tutaj też dobrze, że wspomniałeś o tych lanach, bo faktycznie to doświadczenie lanowe to też macie w sumie, bo El Polako, Riptorek, czy ty no wygrywaliście te turnieje, też tutaj El Polako czy Riptorek, to też na tych zagranicznych lanach uczestniczyli nawet. Więc myślę, że to doświadczenie u was jest. Nie wiem, jak u Pieruszka to wygląda. Czy coś wiesz więcej o jego osiągnięciach? No Pierożek jak to Pierożek, nie wiem. Nie wiem zbyt wiele, co u Pieruszka, ale no faktycznie. Już troszkę FIFA czasu gramy, nasza trójka. No i miejmy nadzieję, że to w jakiś sposób zaprocentuje. A już będziemy mogli się o tym przekonać niedługo, bo już za niedługo pierwsze kolejki. Dokładnie. Słuchaj. Czy tak teraz tak naprawdę 5 pierwszych kolejek rozgrywacie offline, już właśnie powiedziałeś, na Ekstraklasa Games. I pierwsza kolejka z Arką Gdynia, a w Arce Gdynia, no chyba już nawet oficjalnie można powiedzieć, że wystąpi Bejot. I teraz u was na Xboxie tak naprawdę jest i El Polako i jesteś właśnie ty, Lisek HD. Czy wiadomo, kogo wystawi Jagiellonia w tym meczu, czy jednak do ostatniego momentu będziecie czekać i sprawdzicie, kto ma tą lepszą właśnie formę dnia? Wiesz co, w sensie nie wiadomo tak naprawdę, kogo Arka wystawi, chociaż Arka trzeba przyznać, że ma bardzo mocny skład i na Xboxie, tak, i na PlayStation, więc to także będzie jeden pewnie z faworytów i ta pierwsza kolejka zapowiada się mega, mega ciekawie. No myślę, że z naszej strony jest już w miarę wszystko jasne, ale to nie chcecie zdradzać tego. W sobotę. Tak na pewno, tak na pewno. Będzie bardzo fajne widowisko, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Tak naprawdę 5 pierwszych kolejek gracie Arka, potem Krakowia, Zagłębie, Śląsk, Wisła. Raczej wydaje się tutaj w miarę spokojnie już chyba, co? Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, tak jak śledziłem i patrzyłem składy. Wiesz co, Zagłębie też ma na przykład Bartasa, nie? Jest. Zagłębie ma Luxtera, a Arka ma Bartasa, czy? Nie, Bartas właśnie Zagłębie. A, Bartas! Tak. Tak. Faktycznie. Dobra, Lisek, myślę, że trzeba sprawdzić twoją formę.
No, i jeśli przede wszystkim... jest taka konieczność, to jest i przede wszystkim zobaczmy też twój składzik, co tutaj ciekawego masz, bo jak wiemy, na Ekstraklasa Games możesz wystawić 5 kart i tak, jeżeli chodzi o 5 kart, to ty i do tego ikony. I zobaczmy właśnie, jakie te karty tutaj postawiłeś w składzie. Jest Eusebio, jest Hulit, jest Vieira, Ferdinand i Ramos. Widzę, czyli postawiłeś w sumie... na wypożyczone karty, Oskarze. No tam dwie jakieś słabe wypożyczone karty mam, ale okej. Okay, no składzik wydaje mi się bardzo dobry. Czy planujesz jeszcze jakieś zmiany w tym składzie? Wiesz co, zobaczymy. Tak naprawdę zobaczymy. Czekam, aż wyjdą jakieś ciekawe SBC o ikony, bo to w zasadzie to będzie determinowało, czy mój skład się mocno zmieni, czy delikatnie. Jeśli nie wyjdzie jakaś specjalna ikona do momentu rozegrania pierwszych kolejek, to chyba będę zmieniał Neymara albo Ronaldo na lepszą wersję, bo mam i Ronaldo 9-4 i Neymara 9-4. Warto też przypomnieć, że my rozgrywamy spotkania o dosyć wczesnej porze. Jest tak naprawdę w tym momencie 6 rano, to są nasze pierwsze mecze. 6:30, jak patrzę na zegarek. Oj, to są detale, więc nasza forma też może nie być wybitna. Otóż to. Wow. Proszę, ciekawe, tak zwróciłem uwagę, że to podbicie przy wrzutce jest kluczowe chyba, co? Ci powiem, nie wiem, bo testuję różne kombinacje, bo ale... tak cały czas patrzę i to też przy okazji nauka dla widzów, że warto przy tej wrzutce zrobić tym analogiem chyba podrzucenie. Piotr Czech, wiesz? No powiem ci, że z reguły nie narzekam na tego bramkarza, ale faktycznie ta interwencja pozostawia wiele do życzenia. Nie była genialna, trzeba sobie to powiedzieć chyba. O kurczę, co zaskoczyłeś tutaj. Myślałem, że będzie podanie na 300%. Oj. Pięknie. O Boże, pierwsza piłka to była chyba. Tak. O kurde, no powiem wam tak. Jagiellonia jest w formie. No jeżeli jeszcze ktoś się zastanawia, w Jagiellonii kto ma zagrać w pierwszym meczu, no to chyba można powiedzieć otwarcie. Lisek HD. Nie. Z kasku uderzenie. To jako główka nie jest raczej zaliczone. Ale teraz bramka Neymara może być. Zobaczmy, Lisek HD, matko święta. Wow. 3-0. Powiem tak. Schodź z tego. Będzie trzeba nagrać jeszcze raz. Ula. A u ciebie też dużo spotkań zagrał. Tak. No ale jak widać już... Ulala. Perfekcyjne wykończenie. Szybka odpowiedź Cristiano. Wow, a tu już jest za późno. O, once to watch, Ronaldo. Tak a propos tych wzmocnień, jak się pytałeś, no to widzisz przynajmniej, że ten Ronaldo potrafi wykończyć. Jak widzicie, Lisek wygrywa, słuchajcie, 3-1. Naprawdę solidna forma tego zawodnika. Także będziemy obserwować poczynania Jagiellonii. No i trzymamy kciuki za Jagę. Lisek, dziękuję bardzo. No i przede wszystkim powodzenia. Dziękuję bardzo. Ekstraklasa Games. Bardzo przyjemnie się rozgrywało spotkanie sparingowe z tobą. Tak jest. Moi drodzy, kanał do Liska też znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Wbijajcie do Liska, zostawiajcie mu suby, a my się żegnamy. Trzymajcie się, no i na razie. Siemanko. Oj, cóż za forma tych zawodników. Wisła Płocki, Jagiellonia w wyśmienitej formie przed dzisiejszym tak naprawdę turniejem. No i teraz przyszedł czas na ostatniego śmiałka. Chociaż właściwie to ja jestem śmiałkiem, że się odważyłem tutaj grać z takimi, słuchajcie, profesjonalnymi graczami. No a teraz... BJ, który awansował do najlepszej 16 na świecie na Xboxie w Londynie w miniony weekend, tak naprawdę pojedynkował się z mistrzem świata MS Dosarim jak równy z równym. No i co BJ pokazał? Za momencik zobaczycie. Bartosz Jakubowski, zwany BJ-em, który reprezentuje na tym turnieju Arkę Gdynia. Okej, moi drodzy, a my przenosimy się na kolejną wirtualną murawę i tym razem naszym gościem jest BJ, zawodnik Arki Gdynia, tak na wypożyczeniu z Alsen Team. Dokładnie. Zgadza się, witam serdecznie. Tak, witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Bejocie, tutaj wzmocnienie Arki Gdynia, no chyba dosyć spore. No i też składzik Arki Gdynia na papierze wygląda naprawdę nieźle, jak tutaj patrzyłem. Tak, no też powiem szczerze, że jesteśmy bardzo zadowoleni ogólnie jako Arka też z zawodników, którzy awansowali z eliminacji, bo Gentle Mike to jest chłopak, który, mówię tutaj teraz o moim partnerze z Xboxa, który awansował z
turnieju eliminacyjnego na Xboxie. To jest chłopak, który też bierze udział w kwalifikacjach do turniejów eliminacyjnych tych do regionalsów. Z kolei Tsubasa, no też grywał w tych różnych turniejach Gfinity, eliminacjach online. Tak, tak, daje radę. Po prostu to są chłopaki, powiedzmy, poziom elita 1 minimum, więc wiem, że... Mhm. A też się ocierają o top 100. Ale też tak się ocierają o top 100, dokładnie, więc też ta walka o skład będzie zażarta u nas, bo ja wiem, że RDK, czyli tutaj taki menadżer dywizji Arki, też jeszcze nie wie do końca, jaki skład wystawić. To znaczy, musi już do wtorku, 26 marca zdecydować o tym, ale wiem, że ma ciężki orzech do zgryzienia, bo naprawdę ma wyrównaną paczkę czterech zawodników. No zobaczymy, wiem, że ja. Po prostu celujemy w top 3 i taki jest nasz plan. Okej. Początek zapowiada się naprawdę emocjonująco, bo pierwszy meczik z Jagiellonią. Dokładnie. No i ta Jagiellonia ma naprawdę mocny składzik też, więc tutaj pierwsze spotkanie, pierwsza kolejka i tu już może się wiele wyjaśnić, jeżeli chodzi o to, jakie są cele tutaj drużyny. Tak. Bo w Jagiellonii tam, powiedzmy, na Playce jest Riptorek, a na Xboxie chociażby Lisek czy El Polaco. No ja jestem ciekawy, na kogo właśnie zagram, bo... Czyli już oficjalnie można powiedzieć, że ty wystąpisz w tym meczu. Tak, z Jagiellonią. Ja zagram. Ale powiem szczerze, wydaje mi się, że podsunięciem logicznym dla Jagiellonii byłoby jednak wystawienie El Polaco, dlatego że FIFA 18, ostatni raz z nim grałem takie mecze oficjalne, ale wtedy mnie ogrywał. Ogrywał mnie w eliminacjach do V4, ogrywał mnie w eliminacjach do Mistrzostw Polski, także miał na mnie patent. Więc zobaczymy, czy FIFA 19 też będzie na mnie miał, a może jednak meczyk z Liskiem, no też byłbym... Generalnie jestem po prostu też szczęśliwy. Też byłyby emocje, tak, na pewno. Tak, jestem szczęśliwy, tak, bo będzie naprawdę ciekawa pierwsza kolejka. Powiem tak, Popcorn Nikola i Bejot i Lisek niech strzelają gola. Tutaj na pewno zasiądę w sobotę i będę oglądał, bo naprawdę ten meczek będzie się zapowiadał interesująco. No potem dalsze kolejki, Górnik, Krakowia, tutaj według mnie powinno być raczej spoko. No i potem Wisła Płock, która pokazała naprawdę tutaj na Ekstraklasa Cup, tutaj Brajk naprawdę jest w formie, jest w gazie i potwierdził to w turnieju 2-2, ponadto też bija te 30-0. Wisła też no ale on gra składzik na PS4, więc wiesz, tak, ja tutaj będę się z kartkiem, na Xboxie najprawdopodobniej, bądź z ich drugim zawodnikiem. No tak. Na pewno na PS4, czy to Owca, czy Tsubasa będą mieli ciężką przeprawę, jeśli chodzi o zawodnika Wisły. Zresztą tutaj nie ma kogo lekceważyć, tutaj ważne jest po prostu regularne zdobywanie punktów, bo jest ich aż do zdobycia, o ile się nie mylę, no ile jest do zdobycia od kart punktów? To jest kolek 30, prawda? Tak. Jeżeli 30 kolek, tak, to jest 90 punktów. Tak, dokładnie 90 punktów jest do zdobycia, więc no ważne, żeby zakwalifikować się do tego top 8, do tej fazy mistrzowskiej, tak, ale tak. Też rozstawienie i tam też są grupy potem. Dokładnie, tam widziałem właśnie te koszyki, wszystko fajnie to wygląda. No i potem piąty mecz. Arka Gdynia, Zagłębie Lubin. O. A w Zagłębiu Lubin gra Bartas, który na co dzień reprezentuje Arkę. Co tam się dzieje z tym? To znaczy, tutaj wiesz, z tego co ja wiem, te informacje do mnie dotarły. Ja zostałem wypoczęty właśnie jako zawodnik na Xbox One, dlatego że zarówno Bartas, jak i Owca to są typowi zawodnicy PlayStation 4 i oni po prostu stwierdzili, że nie chcą próbować na Xboxie, bo to nie jest ich domyślna platforma i nie będą się tam czuli dobrze. Rozumiem. Więc RDK stwierdził, że nic na siłę. Gdzieś tam pewnie wewnętrzna rywalizacja między nimi była, czyli między Owcą a Bartasem, kogo wystawić jako reprezentanta Arki, no a ten drugi po prostu musiał spróbować swoich sił w eliminacjach. I Bartas próbował w eliminacjach do Arki, ale w finale tak, przegrał z Tsubasą. Dokładnie, no, więc no. Tam w finale właśnie. Tak, przegrał z Tsubasą, niezasłużenie. No a teraz myślę, że możemy przejść do twojego składu na Xboxie One, który wygląda naprawdę obiecująco. Jeżeli chodzi o wartość, wydaje mi się, że jest to najdroższy składzik ze wszystkich graczy, bo naprawdę, jak tak patrzę, no to klasa sama w sobie. No tak. Wiadomo, że w tym turnieju można użyć 5 kart specjalnych, takich typu Toty lub Ikony. No i tu postawiłeś Toty Neymar, Toty Mbappe, Ikony Ronaldo, Mateusa czy Holita, ale brakuje tu Cristiano Ronaldo na przykład. I powiedz mi, czy grać się źle po prostu w tej FIFA tym Ronaldo? Nie, Ronaldo przede wszystkim trzeba się nauczyć grać w FIFA 19, bo pierwsze moje zetknięcie z nim, no to próbowałem nim grać trochę jak Neymarem, trochę jak takim zawodnikiem, który ma dobry balans ciała. No Ronaldo nie ma tego balansu ciała, ale ma inne fantastyczne atuty. Znaczy nie, Ronaldo jak najbardziej, ja bardzo lubię tego zawodnika,
ale ja chcę tutaj pokazać bardzo fajną piłkę w Ekstraklasie, taką opartą właśnie też na tiki-tacy, mam nadzieję, właśnie na zdominowaniu przeciwnika i na większym posiadaniu piłki niż mój rywal, dlatego po prostu zdecydowałem się na trzech zawodników w środku pola. I też jeśli chodzi o zawodników ofensywnych, uważam, że jeśli ma się taki tercet, jak to ty Mbappé, to ty Neymar i Ronaldo Nazario Prime, tak jest. To uważam, że naprawdę, no nawet ten złoty Ronaldo, gdyby tutaj był, to uważam, że grałby tutaj drugoplanową rolę. Tak, na pewno, dokładnie. A ile też w defensywie nie widziałem u ciebie ani żadnego zawodnika Toty, tak, ani też ikony. Nie było tam ani Toty Varana, Toty Sokratesa, ani na przykład ikony właśnie Ferdinanda, czy na przykład Maldiniego. No tak, no bo ja zakładam, że moi przeciwnicy po prostu nie będą dochodzić do jakichkolwiek sytuacji strzeleckich. A jeśli już dojdą, to chyba powinien dać radę. A i tu właśnie ten Ronaldo! Dawid De Gea, proszę bardzo. Tak. Zastanawiałem się też jeszcze nad parą Loris i Davinson Sanchez, ale ostatecznie, ostatecznie jednak Virgil van Dijk razem z Davidem Luizem stanowić będą mój środek obrony. Okej. Okay. No ciekawie, ciekawie. Tutaj na lewej obronie też widziałem Kurzawę. Tak jest. A powiem ci, że mi na tym Elo na przykład super się grało Mendy. Nie. To jest właśnie Lothar Matthäus. Genialny zawodnik, ten wyskok do główek. No chłopak po prostu przeskakuje obrońców. Tutaj wow. Po prostu zdominował. Cancelo, fantastycznie też tutaj się zachował. Cancelo zdominowany. No i też Hulit jest według mnie, to jest zadaniowiec, to jest po prostu zawodnik maszyna. Nieważne na jakiej pozycji zagra, on da sobie radę, czy na środku pomocy, czy na pomocy ofensywnej. A teraz pytanie też, czy nie myślałeś o lepszej wersji Hulita? Bo ta cena spada cały czas, widzę. Zastanawiam się, ale po prostu już jestem też przyzwyczajony do tej wersji. Nie wiem, czy na razie jest sens, poczekamy może na SBC Optimusa, może w sierpniu jakoś wpadnie, to akurat sobie zrobię. Jasne. Zobaczymy. W każdym razie Toty Neymar i Toty Mbappé, przede wszystkim też Toty Mbappé, jeśli chodzi o swoje główki, to jest po prostu miazga. No zaraz będę miał okazję pewnie się przekonać, moi obrońcy jakoś co chwilę leżą, ja nie wiem co się z nimi dzieje dzisiaj. Ajajajajaj, było blisko. O, Mateusz! Ja, idę. No ten Kurzawa całkiem przyjemny, widzę. Tak, 4 gwiazdki sztuczek, naprawdę. A, okej. Okay. Spoko. Daję radę. U tych bocznych obrońców właśnie te 4 gwiazdki sztuczek są dosyć istotne. Dani Alves też ma 4? Tak. Dani Alves też ma 4. Też zadaniowiec, chociaż u Daniego Alvesa czasem niestety czuć work rate'y wysokie w ataku, niskie w obronie, więc potrafi się zapędzić chłopak. Ma to swoje plusy i minusy. Oj. Nie, tam już w ogóle 3-0. Tak. Tak jeszcze liczyłem, że może jednak to nie wpadło, ale jednak. Nie, to jest Neymar, po prostu kapitalne uderzenie i żaden bramkarz nie ma szans. Żaden, nawet Toty De Gea, którym miałem okazję właśnie, którego posiadałem w swoim składzie na turnieju w Londynie, to takie strzały. Okej, nie wiem, czy ja dodałem jakieś tam strzały, jeden strzał. Ale tutaj widać różnicę international level absolutnie. Po prostu no i trzeba wykorzystywać te sytuacje, które się ma, bo to jest... No. Powiem szczerze, że właśnie nawet mimo tej porażki to mnóstwo doświadczenia takiego wyniosłem. I też takiej pewności siebie, nie? W sensie nawet jeśli przegrywasz mistrzostwa świata w dwóch meczu jednym golem, to chyba wiesz... Tak, miałeś MS Dosari mecz jak równy z równym i tak naprawdę gdyby nie kilka głupich błędów... Tak, własnym błędem straciłem gola na 4-3 i też nie wykorzystywałem swoich sytuacji, bo się bałem właśnie pójść odważnie w niektórych momentach. Ajajajajaj, no! Jest Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Jest gol honorowy. Kapitalne. O, źle się przesunąłem. Mbappé dopełnia formalności. Tutaj chyba nie użyłeś precyzyjnego? Nie, to nie był precyzyjny. Znaczy chciałem, ale użyłem, ale za późno, więc jakbym strzelił normalnie. O, ależ pięknie, ja pierdziela. Te zatrzymania, ten obrót, to już jest to, czego mi brakuje, bo ja czasami idę na siłę, trzymam ten speed jeszcze, to tempo.
Ale Oskar, to polecam odcinek Mikroruchy ze szkoły. Wiem, Mikroruchy, wiem. Nawet skomentowałem, oglądałem, ale to... Wiem, ale powiem szczerze, że... Łatwo się mówi, ale ja wiem, ale potem zastosuj to jeszcze, nie? Tak, ale powiem ci, że właśnie ja myślałem, że opatentowałem Mikroruchy, zrobiłem z tego odcinek. Zrobiłem z tego odcinek, a potem jadę na taki turniej i oni robią to jeszcze lepiej, nie? To jest ta różnica, prawda? Jeszcze doskonale wiedzą, kiedy zrobić tak, kiedy wiesz, gdzieś tam sobie tak zaczarować, to jest... Oni budują tym pewność siebie na wirtualnej murawie, a ja w tej pewności wtedy nie miałem. Właśnie. Oj, a Neymar potwierdza. No to jest, widzisz, jeśli masz takich graków jak to ty Neymar, to ty Mbappé, którzy... Widziałeś, jakie oni tutaj strzały potrafią zrobić. To... Tak jest, duża łatwość. Słuchaj, gdybym miał zwykłego Neymara i zwykłego Mbappé, to jak najbardziej bym powiedział, że muszę mieć Ronaldo w tym składzie. Okay. Tak, takie jest moje podsumowanie, nie? No i 6-2, proszę Państwa, wygrywa Bejot. No i potwierdza też, że nie przypadkiem znalazł się w Londynie w najlepszej 16 na świecie na Xboxie. To było, nie? Dokładnie tak. Także tutaj no, grał jak równy z Mistrzem Świata, a tutaj pokonał Mistrza Polski chyba 15. Także tutaj mam się czego uczyć, no a też dla Was nauka, bo myślę, że warto zajrzeć na kanał Bejota i zobaczyć ten odcinek z tymi mikroruchami, bo te mikroruchy, które wykonywał tutaj Bejot, to jest po prostu klasa sama w sobie i przewaga, która robi w sumie już od kilku lat taka jest, tak naprawdę to jest istotne w FIFA. Tak, ale to fajnie. Że i w przyszłej FIFA to samo będzie potrzebne, więc tego po prostu trzeba się nauczyć, tego jeżeli chcemy wbijać lepsze rangi. Co tu dużo mówić, moim gościem był Bejot. Dzięki jeszcze raz gratulacje i dziękuję tutaj za przyjęcie zaproszenia do naszego odcinka, a my przynajmniej już wiemy, że Arka będzie bardzo mocna podczas Ekstraklasa Games, które już w najbliższy weekend. Także oglądajcie, kibicujcie, no i zobaczymy, kto zwycięży, bo naprawdę będzie się działo. Także dzięki Bejot jeszcze raz. Dzięki wielkie i trzymajcie się, na razie. I na razie, trzymajcie się.